No to powoli nadchodzi czas, aby w końcu zabrać się za przymiarkę kierownicy. Teraz prace dość proste będą, czyli odkręcenie lusterek, całego sprzętu, zdjęcie starej kierownicy, zrobienie przymiarek, po prostu wszystko, sprawdzić na stojąco, czy pozycja będzie mniej więcej dobra, jeżeli chodzi o wysokość, i pomiar wszystkich linek, o ile je trzeba będzie poprzedłużać, szczególnie przewody hamulcowe, linki gazu, linka sprzęgła, linka ssania. Możliwe, że ssanie powędruje tuż przy gaźnikach, bo nie wiem, czy jest sens dorabianie linki ssania tutaj. Zobaczymy. Lustereczka obydwa. Po kolei osłony dłoni. Ściągamy. Tada! Tak wygląda bez lusterek, bez osłaniaczy, ochraniaczy dłoni. Bo całkiem można powiedzieć taka zwinna ta kierowniczka. Teraz czas na demontaż sterownika granych monetek i pompy hamulca. O, między innymi oto jest informacja, jak się zachowuje zamiennik tego stycznika stopu, światła hamulca. Po roku, widzicie, są skorodowane te piny, więc taka jest różnica pomiędzy zamiennikiem, który te styki korodują, a fabrycznym, w którym się nie dzieją. Pompa hamulca zdjęta, roll gaz poluzowany, klamka sprzęgła zdjęta, a teraz ściągam konsolę z przyciskami. Musiałem postukać łatkiem, bo tu widać, troszeczkę przykleiła się do grzanych manetek konsola. I co? Została do zdjęcia grzana manetka z tej strony i rolgaż z grzaną manetką i jeszcze tutaj konsola z przyciskami. Grzane manetki były przyklejane, ten klej dostarczony, czyli coś typu superglue, cyanoakryl. Wystarczyło z tej strony użyć przedłużki młotka, delikatnie postukać, zruszyć i zacząć obracać, czyli ona już powinna być moja. Zostało już tylko odkręcić mocowanie kierownicy, tak, aby na leniwca zdjąć sobie w ten sposób roll gaz. Obejma zdjęta. Można zdjąć teraz swobodnie roll gaz. Tak, tak i voilà, kierownica jest uwolniona. A tak nawiasem mówiąc, to po co w ogóle ja tą kierownicę chcę zmieniać? Chyba tylko dlatego, żeby spróbować czegoś nowego. Spróbować zobaczyć, czy da się przybliżyć pozycję za kierownicą do tych bardziej współczesnych motocykli. Nawiązując, obecnie pozycja za kierownicą w Aprilia Tuareg 660 bardzo mi się podoba, w ogóle na motocyklu. Później jest Tenere T7 i jeszcze kilka motocyklów przede mną. Ale właśnie to jest chęć sprawdzenia, czy stary Transalp może być wygodny za kierownicą w pozycji stojącej. Jaka jest sama w sobie różnica? Widzimy te kąty. Tu jest kąt tak, tu jest kąt tak. Tu już jest duża różnica, bo nas odsuwa bądź przybliża do motocykla. Natomiast używam takich specjalnych podwyższeń, dzięki którym będę miał możliwość regulacji do przodu, do tyłu trochę kierownicę. I teoretycznie wysokość sama w sobie z tym podwyższeniem powinna być zbliżona do tej fabrycznej kierownicy. Mam jeszcze inne elementy podwyższające, dlatego dopiero teraz cała zabawa się z tym wszystkim zacznie. W razie potrzeby mam jeszcze taki zestaw umożliwiający podniesienie odrobinę i nie wiem, jak to pomierzyć, bo ta geometria kierownicy jest zupełnie inna i tak jakby punktu odniesienia, żeby sprawdzić, czy trochę wyżej będzie na samym tym podniesieniu niżeli fabryczna, czy jeszcze coś będzie trzeba dorzucić. teraz będą testy. Nie ma to jak kilka podstawowych problemów, mianowicie to ten element, no niby jest fajny, bo jest na przegubie po zamocowaniu, ma 21,8, więc prawie 22 mm. Chodzi o to, że fabryczny zacisk Transalpa nie jest w stanie docisnąć, bo się ściska na maksa, a to jeszcze możemy kręcić, więc będzie do podszlifowania. Gdy montuję podwyższenia dodatkowe, jest problem, bo śruby w Transalpie wyglądają domyślnie na kluczyk 12 z łebkiem sześciokątnym. Kluczem płaskim można jakoś jeszcze dojść. Natomiast gdy założymy śruby imbusowe, to niestety, ale w tej konfiguracji, gdy te łebki tych śrub nie wchodzą w naszą klamrę do środka, nie ma w żaden sposób możliwości podejścia klucza. Nawet taki klucz jest dołączony, już przycięty. Przegniemy w jedną stronę tak, ale znowu drugiej śruby nie dociągniemy, więc tu jest mały fatal error, więc muszą być śruby na sześciokątny klucz, które też jest ciężko w ogóle dokręcić. Fabryczny zacisk. On już się styka zupełnie, a przegub nam pracuje. Więc jest tu mały zgrzyt, ale będę musiał przeszlifować przyguby Transalpa, żeby to było można zamontować, docisnąć stabilnie. Fabryczna kierownica, wyprofilowana bardziej tak, nie jest zbyt płaska w ten sposób. Zamieniona kierownica, pozycja wydaje się trochę lepsza. Nogami można nacisnąć. Inaczej wyprofilowana, ale czy lepsza? Trudno powiedzieć, bo pozycja na siedząco też jest zimna. I trzeba zmontować i zobaczyć. Ale chyba jest trochę lepiej, jeżeli chodzi o stawanie. To jest okropne. Tutaj ciężki dostęp kluczem płaskim i jeszcze jakoś się dało dostać, ale maksymalnie pochyliłem do przodu tak, jak się da na przygubie, żeby dostać się do tej śruby, żeby ją dokręcić. Z tą nie ma problemu. Tutaj zaraz kąty, no, trudno teraz zgadnąć, trzeba by było przetestować, zobaczyć. Tutaj się mocno trzyma, trudno jest sobie poluzować i regulować, bo się zakleszcza w tych obejmach, więc trzeba je ściągnąć, żeby sobie podregulować. Te fabryczne klemy się nazywają. Podpiłowałem delikatnie papierem ściernym z tej strony i z tyłu, tak żeby zachować tą nierówną płaskość, żeby przód był dognieciony, a z tyłu dociskało. I jestem ciekawy, jak to się sprawdzi teraz, bo spiłowałem troszeczkę, około może niecałego milimetra, ale powinno to już teraz wystarczyć. Zamontowałem klamkę sprzęgła i maksymalnie poza tutaj część przeznaczoną na osprzęt, lekko już wchodzi na część matową, tylko dlatego, że klamka jest długa, nie przycinana jeszcze i nie chcę, żeby ona tutaj wystawała poza obrys. Zaraz pomyślę, jak konsolę przyczepić, w którym miejscu wywiercić dziurkę, otworek ustalający. Kierownica nie jest przycięta. Linki, jak widać, tak, hamulec wystarczyła, linki gazy wystarczyła, linki sprzęgła i ssania wystarczyły. Na razie tutaj nic nie pręży, tylko dlatego, że nie ma Barkbusters, nie ma osłon. Ale jeżeli będą osłony, to zacznie się kłopot, jak zawsze, z elementami dostawianymi, bo jest inna bliskość. Prawie prawie klamka hamulca dotyka już szybę, więc szyba wtedy będzie stanowiła dużą przeszkodę, więc pewnie albo będzie do wycięcia kawał szyby, albo do zdemontowania, wszystko to zależy, więc nie wiem, na razie składam bez tego, aby zrobić jazdę testową, zobaczyć czy jest lepiej i czy idziemy dalej, czy wracamy do stanu poprzedniego. Żeby powiesić konsolę, ona ma tutaj wypustek, w tym przypadku to jest Fi 5 i trzeba sobie wytrasować dziurkę mniej więcej tutaj, poprzykładać, poprzymierzać, zaznaczyć, wywiercić. I z drugiej strony też konsola od rozrusznika i od zatrzymania awaryjnego. Grube aluminium, naprawdę. Jest. Pasuje konsola. Pasuje, nie będzie się ruszać, nie będzie się ruszać. Dziurę. Sprawdźmy, czy konsola nam wchodzi. Wchodzi. Można to skręcić. Młotka to i pewnie nie robotka. Tu jest ładnie zradełkowane, więc nie wiem, czy nawet kleju używać. Spróbuję to wbić. Regulacja tego jest okropna. Trzeba mieć jakieś fajne klucze specjalne, bo nawet na klucz płaski to nie możemy sobie przykładać dowolnie tak, jakbyśmy chcieli tego klucza i teraz albo zbiornik opiera, albo nie można włożyć, bo opiera o wspornik i łatwo można objechać główkę śruby, więc nie ma tak kolorowo, nie ma tak łatwo. Kurczę pieczona i cholercia jasna. Ile ja się bawię z tymi ustawieniami kierownicy. Ciągle nie mogę sobie ustawić. Te klemy górne, one się mocno zakleszczają w samą kierownicę. I co się dzieje? Jak one się zakleszczają i dociągam śrubę, to mi mostki przekrzywia trochę. A jak mi przekrzywia mostki, bo one są tam na gumach osadzone, to jest efekt taki, że ta kierownica jakby była lekko skoszona. Bo teraz trzeba to wszystko ładnie ustawić i równomiernie dokręcać, bo mostki, one sobie pracują, po to są te gumy, żeby pracowały i się ustawiają w taki sposób trochę przekrzywiony. I teraz też rozkminiam do pozycji bardziej turystycznej, siedzącej, bo jednak większość czasu siedzę na tym motocyklu. No nie mogę znaleźć tego środka złotego, bo to jednak trzeba będzie coś z podnóżkami zrobić, ale chyba nie teraz. Nie wiem, czy się w ogóle za to zabiorę, bo kombinując z samą kierownicą nie mogę tego uzyskać. Albo odsunę ją do przodu i już fajnie jest na stojąco, ale jak usiądę, mam za krótkie ręce, kierownica jest za daleko. Jak ustawię sobie teraz tak do jazdy na siedząco turystycznej, troszeczkę ją ściągnę do siebie, no to jest trochę lepiej. I też trzeba walczyć, uważać na to, że te klemy będą lekko mogły obić zbiornik paliwa, a nawet te śruby z dołu będą mogły zrobić wgniotkę. I tutaj szybę mam już wyciętą, żeby osłony znowu nie stukały, więc komplikacji ciąg dalszy, czyli kompromisy. Wygoda, bezpieczeństwo, dostosowanie pod siebie kosztem zawsze czegoś. Obserwuję, jak zachowuje się ta moja kierowniczka, bo pozmieniałem trochę. Już udało mi się ustawić pozycję do jazdy na siedząco najlepiej jak się da w tym całym ustawieniu.